Podobno Juventus mógłby wyłożyć za piątka nawet około 20 milionów euro. Mało, więcej daje Borussia Dortmund. Mijają dni, tygodnie, kolejki ligowe, a on nadal strzela. Mowa oczywiście o Krzysztofie Il Pistolero Piątku, czyli naszym rewolwerowcu z Genoi, z Ligi Włoskiej, człowieku, który podbija włoską Serie A. W dzisiejszym odcinku Futbologii także o rekordach Jakuba Błaszczykowskiego i Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Zapraszam. Piątek ma już na koncie aż 9 bramek we włoskiej Serie A i oczywiście jest liderem klasyfikacji najlepszych strzelców. Co ciekawe, strzelał bramki w 7 kolejnych spotkaniach Genoi. Walczy o to, żeby dogonić legendę piłki nożnej, legendę Ligi Włoskiej Gabriela Batistutę, który w latach 90. trafiał do siatki w 11 kolejnych spotkaniach. O to będzie ciężko, ponieważ w najbliższym spotkaniu ligowym Genoa, klub Piątka, zmierzy się z Juventusem, Turyn, najlepszym włoskim zespołem. No i trzeba będzie pokonać Wojciecha Szczęsnego, żeby zanotować 8 kolejny mecz ze strzelonym golem. Tuż po transferze do Genoi, przed startem sezonu Serie A, Krzysiek Piątek mówił w wywiadzie dla Super Expressu, cytuję, pokażę, że nie jestem ogórkiem. No, on udowadnia jak na razie, że nie dość, że nie jest ogórkiem, to jest bardzo dobrym piłkarzem, na którego już zwracają uwagę mocne kluby, mocniejsze kluby od Genoi. Przecież kilkanaście dni temu La Gazzetta dello Sport, największa sportowa włoska gazeta, pisała o zainteresowaniu jego osobą ze strony Juventusu Turyn. Podobno Juventus mógłby wyłożyć za Piątka nawet około 20 milionów euro. Mało? Więcej daje Borussia Dortmund, która według włoskich mediów może zapłacić już zimą za Piątka nawet 35 milionów euro. Jeżeli dojdzie do tak dużego transferu, Piątek okaże się najdroższym transferem w historii polskiej piłki. Mało kto wie, że przed laty bliski transferu do właśnie Genoi był Robert Lewandowski. Z tego co wiem, to był nawet w Genui, był nawet w ośrodku klubowym, zwiedzał ośrodek Genoi, ale ostatecznie odnośnie transferu nie dogadały się Lech Poznań, czyli ówczesny klub Lewandowskiego i właśnie Genoa. Borussia Dortmund nie była już taka skąpa, zapłaciła tyle, ile poznański klub chciał i za niecałe 5 milionów euro Lewandowski trafił właśnie do Borussii Dortmund. Teraz jak widać Genoa nie chciała już popełnić tego samego błędu i wyłożyła takie pieniądze, jakich spodziewała się za Krzyśka Piątka Krakowia, a było to około 4 milionów euro. A jeszcze a propos Roberta Lewandowskiego, to należy złożyć mu gratulacje za 100. występ w reprezentacji Polski. 103. występ w kadrze zanotował z kolei Jakub Błaszczykowski. Podliczyłem, ile minut w sumie Błaszczykowski przebywał na boisku w koszulce z orzełkiem na piersi. Było to dokładnie 7515 minut. Co ciekawe, Lewandowski przebywał na boisku dokładnie o 10 minut mniej. Jeżeli by przeliczyć te wszystkie minuty na dni, to okazałoby się, że i Błaszczykowski, i Lewandowski przebywali na boisku w biało-czerwonych barwach przez ponad 5 dni. Dajcie znać w komentarzach, czy wierzycie, że Krzysztof Piątek zrobi taką karierę jak Robert Lewandowski i w jakim klubie byście widzieli naszego Il Pistolero z Genui. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków Futbologii, a w szczególności dwóch odcinków wstrząsającego wywiadu z Dawidem Janczykiem, możecie zobaczyć je tutaj. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Ja zapraszam do kolejnych odcinków Futbologii. Dzięki, do zobaczenia, cześć!